Drodzy Państwo, witamy dzisiaj z Zarządu Dróg i Zieleni. Jesteśmy u Pana Tomasza. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, taki sygnał szedł do nas z zewnątrz, czy do prowadzących tę audycję, że my jakby jesteśmy i oskarżającym, załóżmy, i rozliczającym, i alfą, i omega. I tym razem, żeby właśnie przy okazji tego, że mieliśmy kontakt i mogliśmy poprosić, to ja dzisiaj jestem u Pana w takiej sprawie, żeby Pan dzisiaj nam przedstawił, bo Pan najlepiej jest poinformowany, co będzie tu do nas w mieście takiego w tym roku ewentualnie działo się, czy jakieś takie zmiany organizacyjne ruchu, czy może jakieś remonty dróg, czy może planowane jakieś inwestycje, o których no siłą rzeczy my nie wiemy, czyli u źródła. No, chyba większość mieszkańców, przynajmniej ci, którzy jeżdżą na strefę, to zauważyli, że to widać gołym okiem, że tam trwa przebudowa ulic w strefie przemysłowej na południu naszego miasta. Część było wykonanych prac już w ubiegłym roku, w tym roku będzie kontynuowane, no i będzie zmierzało ku szczęśliwemu zakończeniu. Przebudowane będą ulice przy zakładach chociażby Laktopol, przy zakładzie Sudowia, czyli Mlekpol, wzdłuż lasu, czyli do tych bloków, które są pobudowane przy... Trudno mi jest tam określać, to chyba Wojska Polskiego 2. Także tam się bardzo dużo dzieje i wszyscy, którzy będą tam udawać się, czy to do pracy, czy w innych sprawach, to muszą się niestety liczyć w tym roku na bardzo duże utrudnienia. Wykonawca już po okresie zimowym rozpoczął pracę i będzie i wygodniej, i bezpieczniej można dojechać do zakładów pracy. Pojawią się tam drogi pieszo-rowerowe, więc też rowerem. Natomiast no jeszcze nie będzie zrealizowana droga rowerowa, która połączy ulice te wewnątrz tej strefy przemysłowej, mówię o Wojska Polskiego, z drogami rowerowymi na Wojska Polskiego tutaj od ronda Unii Europejskiej. To jest planowane przy przebudowie kolei. Będzie ta przebudowa kolei? Projekt jest tworzony. Kiedy PKP rozpocznie realizację, to już od PKP zależy. Na obecną chwilę jakby nie ma tutaj opóźnień, jeżeli chodzi o projektowanie. Jeżeli chodzi o realizację, to są tylko i wyłącznie wstępne daty. Nie chcę tu o tym mówić, bo to nie jest jakby... Tutaj miasto uzgadnia tylko dokumentację, uzgadnia zakres planowanych przebudów ulic, dróg, natomiast nie będzie inwestorem. Bardzo duża zmiana nastąpi po wybudowaniu właściwie, bo przebudowa dotyczy tylko krótkiego odcinka ulicy Przemysłowej, czyli tutaj bardzo blisko mamy rondo Powstańców Sejneńskich. Powstaje nowy tunel pod torami, drugi w naszym mieście, wzdłuż właśnie tej nowo projektowanej tak naprawdę ulicy, bo do torów była ulica Przemysłowa, dalej były po prostu tereny zielone. Czyli w którym to miejscu, bo jakby tego ja... To jest tak zwana trasa wschodnia, czyli mamy oddaną do użytku kilka lat temu razem z tunelem ulicę Stulecia Niepodległości, dojeżdżamy do ulicy Sejneńskiej i teraz rondo zbiegu ulic Sejneńska i Stulecia Niepodległości będzie połączone z nowym tunelem, z rondem u zbiegu ulic Wylotowej i Świtalskiego. Czyli Kamena, tak? Ten kierunek tak, Kamena. Czyli Kamena. Czyli żeby dostać się na północ naszego miasta z ulicy Sejneńskiej, nie trzeba będzie przynajmniej ci, którzy będą chcieli szybciej pojechać, jechać ulicą Sejneńską i stać na torach. A przy okazji torów, to zawsze taki był problem tutaj torów na ulicy Sejneńskiej, czy starych, z tego starego przejazdu, czy tam jest coś planowane? Tu jest planowane to co wspomniałem na temat inwestycji kolejowej.
po wybudowaniu Trial Baltiki, tak się nazywa, nazywa ta trasa kolejowa, nie będzie w naszym mieście na głównej trakcji żadnego przejazdu w poziomie torów. Czyli na ulicy Sejnejskiej w ramach tej budowy powstanie, kolejarze mówią wiadukt kolejowy, my mówimy tunel drogowy. Ale generalnie droga pójdzie dołem, tory pójdą górą. Taka sama sytuacja będzie na Wojska Polskiego, czyli tam, gdzie jedziemy w kierunku Augustowa, też będzie tunel pod torami, czyli droga pójdzie dołem, tory będą górą. I taka sama sytuacja będzie na ulicy Raczkowskiej. Czyli te wszystkie przejazdy kolejowe zostaną przebudowane na dwupoziomowe. Co prawda tunel, o którym teraz powiem, czyli na północnej, granica miasta się kończy przed torami, czyli ten tunel będzie poza granicami miasta, ale też w kierunku Okuniowca i Nowej Wsi przejedziemy dołem pod torami. Także wszystkie przejazdy na głównej trasie zostaną przebudowane na dwupoziomowe. Powstaną też dwa przejścia piesze, dodatkowe, pieszo, właściwie rowerowe. Jedno tam, gdzie mieszkańcy ulicy Hubala chodzą na skróty na ulicę Papiernia. To było dość głośno, były petycje i były interwencje też radnych Rady Miejskiej, żeby tam coś zrobić. Udało się prezydentowi uzgodnić to z kolejarzami i wyrazili zgodę i projektują to w ramach tej Trial Baltiki. Drugie takie przejście to jest w miejscu starego przejazdu na ulicy Staniszewskiego. Powstanie przystanek kolejowy, no w tej chwili przy Aldim, to tak w skrócie. I tu będą mieszkańcy mogli na ulicę Staniszewskiego przedostać się tunelem pieszo-rowerowym pod torami. W tej chwili muszą przejść na ulicę Stulecia Niepodległości, trochę to jakby wydłuża drogę. Tak, ale to wszystko powstanie w momencie, kiedy będzie budowana kolej. A jest jakiś termin wskazany, chociaż przybliżony? Termin jest wstępny, tak naprawdę. Prace wstępnie, tak przynajmniej kolejarze zakładali, że mogą rozpocząć się tutaj już w 2026 roku, ale czy on będzie dotrzymany, póki projektu nie mamy, póty nie mamy możliwości się dowiedzieć o harmonogramie prac, bo harmonogram robót przedstawia wykonawca. A w związku z tym, że nie będzie to budowa, która będzie trwała rok czasu, tylko będzie trwało to kilka lat. W założeniach były 3, być może 4, bo to wszystko zależy tak naprawdę w jakim momencie wykonawca zostanie wpuszczony na budowę, czyli kiedy odbędzie się przetarg i w jakim momencie wejdzie na budowę. Bo jak wejdzie w marcu, to być może w 3 lata by się wyrobili. Jeżeli wejdzie, mówi o tym roku marcu? Nie, ja mówię dlaczego jest czasami rozbieżność, że się mówi, że 3 lata trwa budowa albo 4 lata. No, fizycznie 4 lata, no ale wszystkie ustalenia i tak dalej. Wejście na budowę, niby rok się rozpoczął, ale wpuszczamy wykonawcę we wrześniu, no to no siłą rzeczy 3 lata licząc, to w sumie kalendarzowe to 4. No to wszystko, o czym Pan mówi, to jakby grubo. Grubo i to chyba z korzyścią tak to dla nas wszystkich tutaj. No, oczywiście. Odbyło. Ja o tych przejściach pod turami, to jak mam 53 lata, to właściwie odkąd pamiętam, to słyszę, jeśli chodzi na przykład o Syneńsko, tak. I zawsze tam PKP jakoś o koniu stawała do tych inwestycji. Ale ona by się bardzo przydała i nie trzeba by było wisieć na tych szlabanach, oczekując na ten przejście. A Panie Tomaszu, a w samym mieście? No to mamy od poniedziałku tak naprawdę. Chciałem powiedzieć, że trwającą budowę. Wykonawca wraca na budowę, na przebudowę ronda. U zbiegu ulic Emilii Plater i Sikorskiego. Czyli zjazd od bulwarowy? Tak, dokładnie. Wracają na budowę. Mają to wykonać w tym roku w całości. I to dość szybko, bo termin jest
tak naprawdę z początkiem lata dobiega końca, więc to już szybko musi się wykonawca zakończyć tą robotę i przywrócić normalny ruch. No wiadomo, utrudnienia w tym miejscu są bardzo duże. Następnymi pracami, które rozpoczną się, to już jest po przetargach, są wyłonieni wykonawcy. A to z punktu widzenia kierowców jest mniejsze utrudnienie, ale z punktu widzenia rowerzystów i pieszych to jest no, bardzo duża i dobra zmiana, czyli budowa ciągu pieszo-rowerowego na Północnej do skrzyżowania do zakładów Stolar. Czyli mamy w tej chwili ciąg pieszo-rowerowy, a właściwie droga rowerowa kończy się przy fabryce Forte. Dalej jedziemy jezdnią. A w jaki sposób to będzie to poza jezdnią zrobione z masy bitumicznej, tak jak to większość w tej chwili jest wykonywanych. Ale bardziej mi chodziło o to, bo ja mieszkałem jakiś czas na osiedlu Kamena. I tam kojarzę, że tam nie było strefy chodnikowej takiej, która mogłaby pozwolić na jakieś tam jeszcze ścieżki. Na obecną chwilę mamy przy osiedlu Kamena no, przerwę w drogach rowerowych. Do mniej więcej piekarni Cymes, tak można określić, jest ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Kolejowej. Później jest przerwa i zaczyna się dopiero od skrzyżowania z Różaną. Za chwilę porozmawiamy o tym, co jest planowane na przyszłość. Natomiast to, co jest realizowane, będziemy od fabryki Forte do Stolaru będzie budowany. Będzie dobudowany na ulicy Bydgoskiej ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Olsztyńskiej z doświetleniem przejścia przez ulicę Bydgoską. Doświetlenie przejścia dla pieszych też będzie tam, gdzie są zatoki autobusowe daleko na Północnej, przy skrzyżowaniu ze Stolar do zakładów, między innymi Stolar, będzie przebudowa chodników na ulicy Zastawie z doświetleniem przejścia dla pieszych, tym takim najbardziej uczęszczanym, gdzie się wchodzi na teren zalewu, czyli Kawaleryjska, Zastawie i przez ulicę Zastawie będzie doświetlenie przejścia dla pieszych i budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodników na ulicy Jagieły od Grunwaldzkiej do ulicy Filipowskiej. I to już wykonawcy są wyłonieni i będą po prostu, jak tylko warunki się poprawią, wchodzić na budowę i realizować. Widać na przykładzie innych dróg, chociażby bitumicznych, jak dużo powysypywało się ubytków. No akurat to chyba prawo zimy, tak? No niestety. I tak było i będzie, dopóki będą niskie temperatury, duże spadki, dopóty będą takie wyrwy, tak? Podniesienia na wierzch. No my nie mamy takiego szczęścia jak na południu naszego kontynentu, gdzie nie ma przejść przez zera albo są wyjątkowo rzadko. A tu najgorsze jest, chociażby nawet dzisiaj, no piękne słoneczko świeci, ale w nocy był mróz. Mnie akurat to cieszy, że u nas jest chłodniej niż tam na zachodzie Polski. Ale teraz, panie Tomaszu, jeszcze wracając znowu do miasta. Jakieś takie, bo no podejrzewam, że część tam i kierowców, i mieszkańców ma jakieś tam te swoje problemy wokół swoich tam tych zabudowań, gdzieś wokół bloków, może tych domków jednorodzinnych, czy jakieś takie. Ja bym chciał zapytać o starą część miasta. Wiem, że nowa, ale nowa to jest nowa i ona. Przedstawiony został harmonogram robót działu bieżącego utrzymania w Zarządzie Dróg i Zieleni na ten rok. Dla pana prezydenta. Są tam wskazane prace, które proponujemy do wykonania i na razie ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jest to zaakceptowane. A jeszcze teraz mi się nasunęło takie pytanie, bo ja nie wiem i podejrzewam, że pewnie większość ludzi, mieszkańców nie wie. Takie rzeczy jak na przykład potrzeba zgłoszenia jakichś takich drobnych napraw ulicy, czy tam gdzieś tam przy miejsc przychodnikowych, czy dziur, wyrw, tak, to gdzie można coś takiego zgłosić, żeby to gdzieś tam poszło, jak to nazwijmy, na jakiś tam zeszyt i ktoś to widział, że to jest i to jest potrzebne i gdzieś ujął to w jakimś obecnym czy przyszłym planie do realizacji. Trzy możliwości. Aplikacja Naprawmy To.
Jest coś takiego? Jest coś takiego. Ja nie wiedziałem. Proszę, to zachęcam do korzystania. Zgłoszenie do nas, czy to mailem, czy nagranie się na, czy w ogóle telefon na telefon alarmowy u nas jest na stronie podany. No trzecia możliwość, no to jest miejsce, mapa zagrożeń, którą obsługuje policja. I właśnie, jak ta mapa zagrożeń działa? Bo powiem, że wiem, że coś takiego jest, ale niekoniecznie rozumiem, jak to działa. Obsługuje to Komenda Miejska Policji, mówię w granicach administracyjnych miasta, oczywiście Suwok, i takie rzeczy, które jakby oni nie rozwiązują, a chociażby do zarządu, mówimy o na przykład ubytkach, no to jest po prostu przysyłane mailem, żeby, że tak powiem, zaradzić. Czyli ja rozumiem, że na tej mapie sobie interesujący nas teren, tak zaznaczamy? Zaznaczamy i wtedy jest reakcja. Jeżeli to jest do policji, policja sama to reaguje na to. Jeżeli to nie jest do policji, po sprawdzeniu przekazuje w tam, gdzie to może być załatwione. Teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio tam w przeciągu pewnie miesiąca, może dwóch, ja czytałem czy widziałem, był taki pomysł wyłączenia części ulicy Kościuszki, tak? I zrobiłem tam jakieś strefy rowerowe i nie bardzo, że znaczy, pan coś wie. To jest wpisane w rewitalizacji, ale jako koncepcja. Koncepcja. To nie jest jakby, to jest jakaś propozycja, nie w tej chwili jakby na etapie tylko i wyłącznie propozycji. Ale jakieś konsultacje w takich sytuacjach są planowane? To nie dotyczy zarządu dróg. Nie dotyczy. To jest opracowanie, które zlecał Urząd Miejski w Suwałkach. Pan prezydent powoła koordynatora do rewitalizacji, najprawdopodobniej taka osoba będzie powołana i to już w Urzędzie Miasta będą zlecane. Czyli już konkretne koncepcje, co ma tam wyglądać. Czyli pan właściwie to już się dowie o tym, co ma zrealizować? Też będę uczestniczył oczywiście w tych pracach, jak i bardzo, bo to bardzo wiele osób będzie uczestniczyć, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie komunikacji, tylko rewitalizacja to jest bardzo duże pojęcie. To zarówno infrastruktura, zarówno budynki, jak i tak naprawdę zachęcenie ludzi do, że tak powiem, do własnej inicjatywy. Także to jest bardzo duże pole i to nie dotyczy tylko i wyłącznie dróg. Ale własne inicjatywy, bo nie zrozumiałem. No bo jeżeli na przykład umożliwiamy jakimś grupom społecznym, no nie wiem, przypuśćmy seniorom jakimś, umożliwiamy jakieś spotkania, czyli dajemy jakieś, przypuśćmy, możliwości, nie wiem, lokal, kawiarenkę, nie mam pojęcia, no to bez tych seniorów to nie będzie funkcjonować. Możemy dać możliwości, ale jak nikt się nie zgłosi, no to nie będą realizowane. Nie będą realizowane. Także tu jest bardzo dużo, dużo zmiennych i tak nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki, no to bardzo, bardzo mocno trzeba się zastanowić i koncepcyjnie rozwiązać ten temat, czy jest w ogóle możliwe do zamknięcia. Ulica Kościuszki, czyli to wszystko jeszcze w fazie jest ustaleń. To jest wszystko w fazie ustaleń i to będziemy nad tym jeszcze rozmawiać i na pewno debatować. A jeszcze do tego miasta wracając, bo przerwałem panu, coś tam jeszcze takiego? Na obecną chwilę jakby przetargów rozstrzygniętych nie ma. To już pan prezydent ogłaszał, że z Polskiego Ładu miasto otrzymało środki. Będzie remontowana ulica Powstańców Wielkopolskich, ulica Piaskowa od ulicy Sejnejskiej do granic miasta i budowana ulica Rejmonta od zjazdu tutaj przy szpitalu do wyjazdu, trudno powiedzieć, na ulicy Krzywulka chyba. Piaskowa to ze względu na te inwestycje, tak? Dwie to. Nie. Piaskowa, no ona jest po prostu w dość kiepskim stanie. Była petycja kilkuset mieszkańców
żeby przyjąć ją do remontu. Ale to nie ma związku, czy nie będzie miało związku z tymi inwestycjami, że ona tam powinna być może szersza, prostsza, dłuższa? Oczywiście, że ma trochę związku. No. Stan techniczny tej ulicy jest opłakany w tej chwili. Tak, przed wielu lat. Czas płynie. Ta ulica nie była budowana tak nawet na ten ruch, który tam w tej chwili się odbywa. Kiedyś chociażby przedsiębiorstwo energetyki cieplnej było zaopatrywane pociągami w opał. W obecnej chwili jest tak, że to ten dostawca decyduje, czym przywiezie. Czyli w grę wchodzą koszty. Ogłaszany jest przetarg na dostawę opału i ten, który zaoferuje, to ten wygrywa. No ale to on decyduje, czy on przywiezie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.